Milovaní bratia, sestry, drahí priatelia. Kochani bratia i siostry, drodzy przyjaciele. Ja som veľmi vďačný Pánu Ježišovi za každú príležitosť. Bardzo jestem wdzięczny Panu za każdą okazję. Keď môže Božie slovo zaznievať. Kiedy Boże słowo może mówić do naszego serca. V prvom žalme je také slovo. V pierwszym psalmie také słowo jest. Błogosławiony je ten muž. Že błogosławiony ten. Ten muž. Człowiek. Człowiek. Który nie chodzi podľa rady bezbożnych. Który nie chodzi według rady bezbożnych. Na stolicy posmiewaczom nie siedzi. A nie siedzi na w gronie szyderców. Ale ma zalubu w zakonie Gospodinowym. Ale kocha się w zakonie Pana, ma upodobanie. A o jego zakonie rozmyśla dniem i nocą. O jego zakonie myśli we dnie i w nocy. A będzie jako strom zasadzony nad potokmi wód. Będzie jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód. Którego list nie wędnie. Którego list nigdy nie wędnie. Ale wszystko, cokolwiek robi. A wszystko, co uczyni. Podarzy się. Powiedzie się. Skutecznie Pan Bóg jest przygotowany nas pożegnać. Rzeczywiście Pan Bóg jest gotowy, żeby nas błogosławić. Ale nasze serce, aby było stale w Jego Słowie. Ale ważne jest, by nasze serce stale trwało w Jego Słowie. A ja jestem tak wdzięczny Panu Jezusowi, że się nie unawuje. I jestem wdzięczny Panu, że nie jesteście zmęczeni słuchając Bożego Słowa. A tak obdziwuję tych to młodych ludzi. I tak podziwiam tych młodych ludzi. Że jeszcze mi nie powiedali bracia jako dosyć. Że jeszcze nie powiedzieli mi szanko dosyć już. Ale jeszcze kiedy była chwila, wolna chwila. Ale jeszcze kiedy mieli wolny czas, wolną chwilę. Okrem tych prednaszek, które tu były. Oprócz tych wszystkich wykładów, które tutaj były. Przyszli za mną. To jeszcze przyszli do mnie i mówią. Bracianko, mogłbyś nam o tym powiedzieć? Szanko, czy mógłbyś nam jeszcze o tym powiedzieć? A moje serce się tak rada. A moje serce się tak cieszy. Lebo vidím, ako milujú Božie slovo. Widzę, jak oni kochają Słowo Boże. Ako hľadajú Pana. Jak szukają Pana. Ako hľadajú to naplnenie skrze Jego Słowa. Jak szukają to wypełnienie przez Jego Słowo. Pan Jezus mówi, moje słowa są duch a żywot. Pan Jezus mówi, moje słowa są duch i życie. A ten, kto przychodzi do Jego Słowa. A ten, kto podchodzi do Jego Słowa. Otwiera za pre Jego Ducha. Otwiera się dla Jego Ducha. Pre pracy Jego Świętego Ducha. Dla pracy Jego Ducha Świętego. Dla Jego dotyk. Dla Jego dotyku. Kiedy sa Pán Ježiš dotknął slepého. A kiedy Pán Ježiš dotknął ślepego, otworzyli sa mu oči. Otworzyły się mu oczy. Kiedy sa dotknął głuchego. Kiedy dotknął głuchego, otworzyli sa mu uszy. Otworzyły się mu uszy. Kiedy sa dotknął malomocnego. Kiedy dotknął trędowatego, był oczyszczony. Został oczyszczony. Kiedy sa dotknął tego, który był porażony. Kiedy dotknął tego, który sparaliżowany, wstał. To on stał i chodził. W jego dotyku. W jego dotyku, które się dzieje skrze jego słowo, który ma miejsce przez jego słowo, się dzieją a dziś zázraki. I dzisiaj cuda się czynią. A ja wierzę w to. I wierzę w to, że słowo Boże a dziś ma moc. Że Boże słowo tak samo dzisiaj ma moc. A dziś sa Pan Jezus Chrystus przejawuje w swoim słowie. Nawet dzisiaj Pan Jezus Chrystus przejawia się przez swoje słowo. On nas dotyka. I on dotyka nas w swoim słowie. Lebo on powiedział. Ponieważ on powiedział. Że moje owce czują. Moje owce słyszą mój głos. A ja ich wołam po imieniu. I wołam ich po imieniu. To znaczy osobiście. To znaczy osobiście dotykam. Osłowuję ich osobiście. Osobiście wołam ich. A oni poznają mój głos. I one słyszą mój głos, poznają. A cudzego nie będą naśladować. I obcego nie będą słuchały i naśladować. Jakie to dobre poznać głos Pana. Jakie dobre to jest, kiedy możemy poznać głos Pana. Jakie to dobre poczuwać Jego Słowo. Jakie dobre to jest, kiedy możemy słyszeć Jego Słowo. Jakie to były nadherne chwile, kiedy Maria się sadła k Jego nogach. Jaki cudowny czas to był, kiedy Maria usiadła do Jego stóp. A poczuwała Jego Słowo. I słuchała Jego Słowa. Wiecie, tam w duszy się głęboko odzywało. Wiecie, tam głęboko w duszy odzywało się. Że to są słowa wieczne. To są słowa życia wiecznego. A ona tam była przy nogach Pana Jezusa. Tam była przy nogach Pana Jezusa. Jest dobre, kiedy przychodzimy pod słowo Boże. Więc bardzo dobre jest, kiedy przychodzimy pod słowo Boże. Kiedy się spotykamy z Panem. Kiedy spotykamy się z Panem Jezusem. On się nas dotyka. I on dotyka nas. On nas uzdrawia. I on uzdrawia nas. Oswobodzuje nas. Wyzwala nas. Pożegnawa nas. I błogosławi. Alleluja. Chcę, aby mój mili brat przeczytał Boże słowo. Które jest zaznamenane w 8. kapitole Ewangelia Świętego Łukasza. Przeczytamy Boże Słowo z 8. rozdziału Ewangelii Łukasza. Od 40. wersza aż po koniec kapitoli
Ja budem prosić brata, aby si czytał tieto słowa. Ewangelia Łukasza, 8 rozdział, od wersetu 40 do końca rozdziału. 8 rozdział Łukasza od 40 wersetu. A gdy Jezus powrócił, przyjął go lud. Wszyscy go bowiem oczekiwali. A oto przyszedł mąż imieniem Jair, który był przełożonym synagogi i padł do nóg Jezusa i prosił go, aby wstąpił do jego domu. Gdyż miał córeczkę, jedynaczkę w wieku około 12 lat, a ta umierała. A gdy on szedł, tłumy cisnęły się na niego. A niewiasta, która miała krwotok od 12 lat i na lekarzy wydała całe swoje mienie, a nikt nie mógł jej uleczyć. Podszedłszy z tyłu, dotknęła się kraju szaty jego i natychmiast ustał jej krwotok. I rzekł Jezus, kto się mnie dotknął? A gdy wszyscy się zapierali, rzekł Piotr, mistrzu, tłumy cisną się na ciebie i tłoczą. Jezus zaś rzekł, dotknął się mnie ktoś. Poczułem bowiem, że moc wyszła ze mnie. A niewiasta spostrzegłszy, że się nie może ukryć, podeszła z drżeniem i patrzy przed nim, oznajmiła przed całym ludem, z jakiego powodu się go dotknęła i jak natychmiast została uleczona. On zaś rzekł do niej, córko, wiara twoja uzdrowiła cię, idź w pokoju. A gdy on jeszcze mówił, nadszedł ktoś od przełożonego synagogi, mówiąc, umarła córka twoja, nie trudź już nauczyciela. Jezus zaś usłyszawszy to, odpowiedział mu, nie bój się, tylko wierz, a będzie uzdrowiona. A przyszedłszy przed dom, nie pozwolił nikomu wejść z sobą, tylko Piotrowi, Janowi, Jakubowi i ojcu i matce dziecka. A wszyscy płakali i żałowali jej. On zaś rzekł, nie płaczcie, nie umarła, lecz śpi. A wyśmiewali go, bo wiedzieli, że umarła. On zaś ująwszy ją za rękę, zawołał głośno, dziewczynko, wstań. I powrócił duch jej i zaraz stała, a on polecił, aby jej dano jeść. I wpadli w osłupienie jej rodzice, on zaś przykazał im, by nikomu nie mówili o tym, co się stało. Kiedy Pan Jezus przychodził, już go wszyscy czekali. Wszyscy oczekiwali go. Wszyscy hladieli na niego. Wszyscy patrzyli na niego. A to jest nasza tużba. I to jest nasze pragnienie. Aby on rastał, żeby on wzrastał, a my, abyśmy się męczyli, a my, żebyśmy maleli, aby jego sława była, żeby jego chwała była widoczna, a my, abyśmy szli dole, a my, żebyśmy poszli na dół. A niekiedy nas Pan Bóg uczy czarny, twardym sposobem. Czasami Pan Bóg uczy nas tego takim twardym sposobem. Powiem wam taką swoją osobną skuseność. Powiem wam takie osobiste doświadczenie. Że Pan Bóg może używać nas wtedy, że Pan Bóg może używać nas w ten czas, kiedy się pokorimy, kiedy jesteśmy pokornymi, kiedy on może, kiedy dowolimy, aby on rastał, kiedy pozwolimy, żeby on wzrastał w naszym życiu, kiedy nie już nas widzi, kiedy już nie nas widzą, nie nas chwalą, nie nas chwalą, ale już chwalą Boga, ale chwalą Boga. Pozwał ma jeden człowiek. Zaprosił mnie pewien człowiek. Czy by mu przyszedł pomóc wyzwarać jego rdzawe auto? Czy nie przyszedłbym mu pomóc naprawić jego samochód zardzewiany? A wiedział sam, że ten to brat już roki nie chodzi do zgromadzenia. I wiedziałem, że ten brat, niego już lata nie widziałem na nabożeństwie. A wiedział sam, że tak niedobre przeżywa z Panem. I wiedziałem, że nie ma dobry czas z Panem. Ale tak sam si powiedział w swoim sercu, pójdę. A więc powiedziałem w swoim sercu, pójdę. A w takim to sposobem mogę mieć z nim takie społeczność. Przynajmniej w taki sposób mogę mieć z nim pewnego rodzaju społeczność. A skutecznie Pan Bóg mi bardzo żegnał. Oczywiście Pan Bóg bardzo błogosławił mi, kiedy pracowałem. Praca mi iszła tak z ruki, że z czego som sa chytil, skutecznie Pan Bóg praca pożegnał. Szła mi tak dobrze, że naprawdę czego chwyciłem się, to Pan Bóg pobłogosławił mi. Potrzebowałem zgiąć blachę. A on naraz miał wielką starość, gdzie to ja z ogniem. I on nagle tak trudził się, gdzie ja tą blachę wygnę. Pytam go, masz garażowe dwere? A pytam go, czy masz drzwi do garażu? Ocelowe dwere. I to były drzwi z ołowiu? Że ano. On mówi tak. Tak, dobre, podrż mi. A więc dobrze, przytrzymaj. Sunął sam ten blech. I ja tą blachę tam wsunąłem. Ohol som to na to. I zgiąłem. A on mówi, no jeho by to nie napadło. A on mówi, no mnie nie wpadłbym nigdy na to.
A tak Pan Bóg mi wał mi żegnał. I Pan Bóg błogosławił mi bardzo. A on ma tak chwalił. I on tak bardzo mnie chwalił. Mówi, jaki ty jesteś zdolny, Szanko. Jak ci to wszystko jak idzie. Wszystko ci się udaje. Szanko, jak cię podziwiam. Szanko, jak ja cię podziwiam. A ja sam nie dał chwalu Panu. Ale, a wtedy nie oddałem chwałę Panu. Wiecie, to jest... Cítil som, že ma tak hladká ako mačku proti srsti. Czułem, że tak mnie gładzi jak kota przeciwko sierści. Ale nie powiedział som nic. Ale nie powiedziałem nic. To znaczy, że som prijímal. To znaczy, że przyjąłem tę jego chwałę. A Pan Bóg jest jarliwy. Ale Pan Bóg jest zazdrosnym Bogiem. To wszystko, co mnie dał. Wszystko, co mi dał. Ja som wiedział, że to jest jego. Wiedziałem, że to należy to do niego. Moja że to nie moja zdolność. Jego że to jest jego należy chwała. A ja som młodzie. A milczałem. Robił sam. Pracowałem. A ten to człowiek obdziwował, ako mi to idzie. I ten człowiek chwalił bardzo, o jak ci to idzie. A tak sam si pomagał, kladivom. I tak młotkiem pomagałem sobie. A chwila niepozorności. A chwila nieuwagi. Pozrite, jaki mam krywy prst. Popatrzcie, jaki wykrzywiony tak palec. Tak sam si puchol na prst. Ale tak uderzyłem w ten palec, że sam normalnie mięso oddzieliło. Że normalnie mięso mi odeszło od kości. Krew sami zaczęła rinąć. I krew zaczęła mi pryskać dookoła. Wołam na tego to człowieka. Ja wołam jego. Rychlo mi donieś zahr soli. Szybko przynieś mi sól. A na co ci je? A on po co ci je? Co chcesz dziesiątu? Czy chcesz swaczynę? Nie. Ja mówię, nie. Szybko donieś sól. Doniesł zahr soli. Przyniósł soli. Położył sam si ten i położyłem ten palec do tej soli. Natlaczył sam si sól. I tak jeszcze tę sól tam nacisnąłem do tego palca. A tak sam si to przytłaczył. I tak przytrzymałem to. Za chwilę mi przestał krwacać. Za chwilę przestała ciec krew. A on cały merawy stał a dziwał się. I on cały osłupiały stał i patrzył, co się właściwie dzieje. A mówię mu. I mówiłem mu. Wiesz? To, co si doteraz mówił. To, co dotychczas ty o mnie powiedziałeś. To wszystko patrzyło mojemu Panu. Wszystko należało się mojemu Panu. A to jest zase na moją chwałę. A to jest właśnie na moją chlubę. Widzicie, jaki mam krywy. Czy widzicie, jaki wykrzywiony jest ten palec? Mam pamiątkę. Pamiątkę mam. Zawsze, kiedy si nań pozrę. Zawsze, kiedy popatrzę na niego. Zawsze, si wspomnę. Zawsze przypomnę sobie. Że chwała patrzyła. Że chwała należy się jemu. A tak som pokračoval ďalej. I kontynuowałem, pracowałem dalej. Wiecie, sól ma taką zwłaszczą účinność na rany. Sól ma taką dziwny skutek ma na zranienia. Że nie potrzebował som si ani nijak poumývať że ruku. Po prostu nie czułem potrzeby, żeby umyć tę rękę. A tak som si stiahol tú sól dole. I ten sól tak po prostu sobie zgarnąłem. A pracował som ďalej. I pracowałem dalej. A tak widzim, kiedy som tak leżał pod tym autem. A kiedy leżałem pod samochodem, naraz poczułem, że kłapki kłapkają. Nagle słyszę kapki jak kapią. A myślałem, że prszy. I myślałem, że pada deszcz. Ale temu to człowieku padali łzy. Ale temu ten człowiek płakał, łzy padały mu. A Duch Święty poosobił mocnie w jego sercu. Duch Święty mocno działał w jego sercu. Ja som już dalej nie rozprawał. Dalej już nie mówiłem. Ale dalej mówił Duch Święty. Ale już Duch Święty przemawiał. Ta jego sława. Ta jego chwała. Chwała Pana Jezusa. Chwała Pana Jezusa. Tak była wywyższona. Była tak bardzo podniesiona. Tak był mocnie dotknięty. Tak był dotknięty. Że ten to człowiek płakał. Że ten człowiek płakał. Pan Bóg mi bardzo pożegnał. Pan Bóg bardzo pobłogosławił naszą moją kolejną pracę. Tak wieczorem usadził za stół. I wieczorem siedliśmy do stołu. Tak som im wyznawał. I wyznawałem im, że Pan Jezus ma nie preto posłał do tej rodziny. Że Pan Jezus nie dlatego posłał mnie do tej rodziny. Swoją chwałę. Żebym swoją chwałę szukał. Ale aby som jego chwałę. Tak. Ale żebym jego chwały szukał. A oni płakali. I oni płakali. A prawie doszedł k nim na nasztewu. Sąsiad. Właśnie przyszedł sąsiad z wizytą do nich. Młody mąż. Młody człowiek. Naraz ma Duch Święty tak powołał. Nagle Duch Święty poruszył mnie. Że zacząłem sam rozprawać o izraelskim narodzie. Że zacząłem mówić do nich o narodzie izraelskim. Jak ich Pan Bóg wywiedł. Jak Pan Bóg wyprowadził ich z Egiptu.
A nie wiedział som, prečo tento príbeh začínam rozprávať. Nie wiedziałem, dlaczego mówię tę historię całą. Ale som rozprával o tom. Ale mówiłem na ten temat. A potom hovorím, tento národ bol w takiej sytuacji. A potem mówię, że ten naród znajdował się w takiej sytuacji. Taki wielki problem naraz był przed nimi, przed jako morze. Nimi stanął taki wielki problem jak morze. A za nimi nieprzyjaciel. A za nimi nieprzyjaciel. Całe wojsko egipskie. A teraz odkiaľ radu? I teraz skąd otrzymać radę? Odkiaľ pomoc? Skąd pomoc nadejdzie? Rozbehnúť sa do mora? Czy wyjść naprzeciw morzu? Utopić się w morzu? Czy utopić się w tym morzu? Albo poczekać, kiedy nieprzyjaciel przyjdzie i albo zaczekać, kiedy nieprzyjaciel przyjedzie i zabije ich. Albo si pomóc swoją siłą. Albo pomóc sobie swoją własną siłą. Wszyscy si zoberą szalkę a będą przecierać. Wszyscy wezmą kubek i będą morze wyczerpywać i rzucać za siebie. A mówi nie. A mówi nie. Tam, gdzie wiara. Tam, gdzie jest wiara. Tam, gdzie Bóg znajdzie wiarę w sercu człowieka. Tam, gdzie Pan Bóg znajdzie wiarę w sercu człowieka. Że uwierzysz Bożemu Słowu. Uwierzysz Boże Słowo. Bóg ma skrytą w każdym problemie skrytą swoją cestę. Pan Bóg w każdym problemie ma swoją drogę, swoje wyjście. A tam, gdzie nie była cesta. I tam, gdzie nie było widać tej drogi. Pan Bóg miał już przygotowaną tę drogę. Tak som rozprával. I dlatego mówiłem o tym. A już som nehľadal svoju chválu. Już nie szukałem więcej swojej chwały. Nie rozprávaliśmy o tom, aký som šikovný. Nie mówiliśmy na ten temat, jak bardzo jestem zdolny, jak mi się wszystko udaje. Ale rozprával som o Pánu. Ale opowiadałem o Panu Jezusie. A naraz ten młody człowiek zaczął płakać. Ten młody człowiek zaczął płakać. Tak zaczął płakać. Ale tak ogromnie zaczął płakać. Nie wiedział, co uciszyć. Nie potrafił uciszyć. Przyszedł som k niemu. Przyszedłem do niego. A mówi, nie wiem, czy jest twój problem. Nie znam twojego problemu. Len ti toľko chcem povedať. Tylko tyle chcę powiedzieć do ciebie. Pan Jezus ma przygotowaną swoją cestę dla ciebie. Ma przygotowaną swoją drogę dla ciebie. Swoje wychodzisko. Swoje wyjście. On jest ta cesta. On jest ta droga. Prawda. Prawda i život. I życie. Połóż swoją nogę na tuto cestę. Połóż swoją nogę, włóż na tę drogę. A nasleduj Pana. I nasleduj Pana Jezusa. Tak som prišiel znovu o niekoľko dní pokračovať. A więc przyszedłem za kilka dni, żeby kontynuować tu w tej pracy. W tej pracy. A prišiel aj tento mladý človek. A przyszedł też ten młody człowiek. A był usmiaty. I uśmiechał się. A powiedział mi. Powiedział do mnie. Szanko. Szanko. W ten wieczór som przyjął Pana Jezusa do swojego serca. Ten wieczór przyjąłem Pana Jezusa do swojego serca. Ale chcę ci wyznać nieco. Ale chcę wyznać ci coś. Wiesz, dlaczego som przyszedł tam, k tomu sąsiadowi? Czy wiesz, dlaczego przyszedłem tam do tego sąsiada? W domu som mal pripravený povraz. W domu miałem przygotowaną powróz, sznur. A išiel som sa k susedovi rozlúčiť. I poszedłem pożegnać się z sąsiadem. Povedal som si vo svojom srdci. Powiedziałem w swoim sercu, że tento sused je jediný človek. Ten sąsiad jest jedynym człowiekiem, z którym som mal taký dobrý vzťah. Z którym miałem taki dobry kontakt. Nie chciał som mu povedať nič. Nie chciałem mówić mu nic. Len som ho chcel ešte naposledy. Tylko chciałem go po raz ostatni zobaczyć. A ty si tam rozprával. I ty tam zwiastowałeś. Ty si zwiastował chválu Pána. Zwiastowałeś chwałę Pana Jezusa. A ja som pochopil. I ja zrozumiałem, że to jest rzecz o mnie. Że to jest mowa o mnie. Że on ma pripravenú że svoju cestu. On ma przygotowaną swoją drogę. A ja som položil svoju nohu na túto cestu. A ten wkroczyłem na tę drogę. A już ja nasleduję. I teraz już ja tak samo naśladuję go. Zachodził tu żinku. Już ten powróz wyrzuciłem. Lebo mam zmysel života. Ponieważ mam sens życia. A wtedy som uvidel. Wtedy zobaczyłem, że Pan Jezus ma wždycky pripravenú svoju slávu. Że Pan Jezus zawsze ma przygotowaną swoją chwałę. A Bóg swojej sławy nikomu innemu nie da. A Pan Bóg swoją chwałę nie odda nikomu. Brat, mój, sestra, mój bracie, moja siostro. A cię pożegnał Bóg. Jeżeli Pan Bóg pobłogosławił cię. A niech do cię chwali, a, że aki si ty szykowny. A ktoś po prostu chwali cię, jaki ty jesteś zdolny. Co si ty wszystko dokazujesz. Co ty wszystko potrafisz. Pokorca rychlo podnosi. To szybko przyjść w pokorze do Pana Jezusa. Aby on mógł być wywyższony. Żeby on mógł być wywyższony. Niech jego chwalą ludzie. Niech tak świeci wasze skutki przed ludźmi. Niech tak świeci wasze czyny przed ludźmi. Aby osławiali Boga, kto
postawi je w niebiesiach. Żeby wywyższali Boga, który jest w niebiesiach. A nie nas. I nie nas. Wszyscy jego czekali. Wszyscy oczekiwali go. Tam jest napisane. Tutaj jest napisane. Oczy wszystkich byli upratywane. I oczy wszystkich były zwrócone czekali do Niego. Oczekiwali Jezusa. Precio. Dlaczego? Lebo w nim jest ponieważ w Nim jest nadzieja. A wiedzieli. I wiedzieli, że słowa wiecznego życia. Że słowa życia wiecznego. A on kiedy mówi. I on kiedy to mówi. Czy nie horia nasze serca? Czy nie pałają nasze serca? Czy nie hori w naszym sercu nadziei? Czy w naszym sercu nie ma nadziei? Czy nie wiera w naszym sercu? Czy nie ma wiary w naszym kiedy, sercu? Kiedy wtedy kiedy on do nas mówi. Oczy wszystkich są obracone. Oczy wszystkie zwrócone są na niego. O, Panie, hovor. Panie, mów. Twój służebnik. Twój sługa słucha. Na jego słowo. Na jego słowo. Na jego słowo powstało wszystko. Na jego słowo wszystko powstało to, co powstało. I bez jego nic słowa nic nie powstało. Jego słowo. Dzisiaj tak samo jego słowo jest to, które się dotyka twojego życia. Jest tym, które dotyka się twojego życia. A ma prawo mówić twojemu sercu. I ma prawo, żeby mówić do twojego serca. Wiecie, nie naraz wszyscy ludzie, albo wszystkie rodziny równako przeżywają. Wiecie, nie przeżywają sytuacje w tym samym czasie jednakowo wszyscy ludzie albo wszystkie rodziny. Widzicie, w tej to rodzinie, gdzie są przyszedł. Patrzcie, w tej rodzinie, do której przyszedłem. Tam mali zdar. Tam powodziło im się. Ale u sąsiadów. Ale u sąsiadów. Malą znikła tragedia. O mało nie powstała tragedia. A tak to bywa. I tak to bywa. A dnes. Dzisiaj tak samo. A w tomto czasie. W tym czasie. Jedna rodzina przeżywa radość. Jedna rodzina cieszy się. Przeżywa swoje radości. Przeżywają taką swoją radość. A do innej rodziny przyjdzie bolest. A do innej rodziny wejdzie ból. Przyjdzie choroba. Przyjdzie choroba. Przyjdzie niemoc. I przyjdzie choroba. Słabość. Słabości. Przed 12 rokmi. Przed 12 lat temu. W dwóch rodzinach. W dwóch rodzinach. W dwóch różnych rodzinach się nieco stało. W dwóch różnych rodzinach coś się wydarzyło. W jednej rodzinie, do jednej rodziny. Do jednej rodziny. Pan Bóg przydał wielką radość. Pan Bóg dał wielką radość. Była to rodzina Jairowa. To była rodzina Jaira. Narodziła się córka. Urodziła się córka. Jaka wielka radość. Jaka ogromna radość. A ja wam tak wyznam, że wtedy, kiedy Pan Bóg przydawał do naszej rodziny i dzieci. I wyznaję wam, że zawsze, kiedy Pan Bóg dodawał do naszej rodziny dzieci. Ja som mal wtedy wielką radość. Zawsze bardzo cieszyłem się. Ale muszę wam powiedzieć, że bol som aj taką nierozumną stawę. Ale muszę wam powiedzieć, że tak samo nierozumnie myślałem. Lebo ja som dostał zaslubienie od Boga, ponieważ Pan Bóg mi da synów. Dostałem obietnicę od Boga, że Pan Bóg da mi synów. A czekam pierwsze dziecko, że będę mieć syna. I czekam, że pierwsze moje dziecko to będzie syn. A córka. A córka. Panie Boże, ja som syna czekał. Ja mówię, Panie Jezu, ja syna czekałem. A mówię, dobrze, no tak iście to będzie drugi. Dobrze, no na pewno będzie on drugi. Już som hovoril aj mojej svokre. Już mówiłem mojej teściowej. Iście to będzie syn. Na pewno to będzie syn. No wszak ty wiesz, co czekasz. A ona mówi, no przecież wiesz. A przyjdzie sprawa. I przyjdzie wiadomość. A zase córka. Zase znowu córka. A ja som povedal. Ja powiedziałem, panie. Ako to ty si mi slúbil synov? Jak to jest? Ty obiecałeś mi synów. A są na planie 3 dzieci? A miałem w planie 3 dzieci? To już nie będą synowie. Już chyba nie będą synowie. Na najwyższy to będzie, będą córki a jeden syn. Maksymalnie córki i jeden syn. To woli moje plany. A więc moje plany. A tak się narodziło trzecie dziecko. I trzecie dziecko urodziło się. A już są czekał w zamestnaniu. Czekałem już w miejscu pracy. No to będzie určite dziecko. Że no, pewnie znowu córka. A przyszła sprawa. Przychodzi wiadomość. Barkoci, masz córkę. Barkoci, ma pan córkę.
dobre, ja bym... już są, co innego mogą czekać. Co innego mogłem czekać. A tak są, iść do domu. Poszedłem do domu. A moja swokra mi mówi. I moja teściowa mówi do mnie. Tak co, nie idziesz si na pozdrowie? A co, nie idziesz syna zobaczyć? A mówię, wszak mam ceru, nie? Ja mówię, przecież mam córkę, no nie? Tak dobre, chodź si ceru. A, no to dobrze, no to idź i popatrz na córkę. Mówię, tak mi już koniecznie powiedz, ja czy mam ceru, albo mam wreszcie syna. Powiedzcie mi, czy mam syna, czy córkę. No ja som ci powiedziała, mówi mi swokra. No ja mówiłam syna. Ci, mówi teściowa, że masz syna. A kiedy ty chcesz cerku? Ale no jeżeli chcesz znowu córkę, no to masz córkę, no. A hovorím, neuverím, kým sa predo mnou nevycika. Ja nie uwierzę w to, dopóki nie posiusia się przede mną. A nevedel som, čo som vypovedal. Nie wiedziałem, co ja powiedziałem. A tak som išiel do nemocnici. A więc poszedłem do szpitalu. A moja manželka, ona nevedela, čo ja, čo som ja doma moja povedal. Moja žona nevedela, co v domu do siebie povedziałem. A priniesla toto dieťatko. Przyniosła to dziecko. Rozbalila ho predo mnou. I rozebrala go przede mną. A s takým... s takým úsmevom mi hovorí. S takým úsmiechem mówi do mnie. Vidíš, tu máš syna. Vidíš, máš synka. A vtedy... I vtedy... Fontána. Fontána. Nie uwierzę, póki ja przede mną. Nie uwierzę, dopóki nie posiusia się przede mną. Widzicie, jaki kazatel wam rozprawa. Widzicie, jaki pastor mówi dzisiaj do was. Taki małowierny som. Taki małowierny byłem. A ja som si tak myślał, że dosyć. I myślałem, że wystarczy. A moja manżelka mówi, czekam pożegnanie. I moja żona mówi do mnie, czekam błogosławieństwo. Pan Bóg nam dał syna. Pan Bóg dał nam syna. A potem mi zase mówi. A potem znowu mówi do mnie. Zasą pożegnana. Znowu jestem błogosławiona. Pan Bóg nam zase dał syna. Pan Bóg dał mi kolejnego syna nam. A tak to nam dał dalszych. Nam dał czterech synów. I dał nam czterech synów. A potem kiedy przyszedł ten zapas żywota. A potem kiedy przyszły te walki w życiu. Tak som zadržal za głowę. To trzymałem się za głowę. Aki som ja nierozumny człowiek. Jaki ja jestem nierozumny. Aki je Boh múdry. Jaki Pan Bóg jest mądry. Wiecie, ako to on dobre sprawił. Czy wiecie, w jaki sposób on to dobrze zrobił? Najpierw dał dwie córki. Najpierw dał dwie córki. Które rastli. Które rosły. A pomagali mamie. I pomagały mojej żonie. A pomagali przebalować moich synów. Pomagały przewinąć moich synów. Pan Bóg nie robił podle moich planów. Pan Bóg nie postępował według moich planów. Wierny jest Pan. Wierny jest Pan. Dobry jest Pan. Dobry jest Pan. Jego plany są dobre. Jego plany są dobre. A możemy powiedzieć, że radosny, pożegnany żywot są. Mogę powiedzieć, że przeżyłem radosny i błogosławiony życie. Tak z moimi córkami. Tak z moimi córkami. Jak z moimi synami. Jak z moimi synami. A w całej rodzinie. I w całej mojej rodzinie. Tylko pożegnanego, krasnego czasu. Tyle błogosławionego, pięknego czasu. Wiecie, w jednej rodzinie Pan Bóg dawa pożegnanie. Wiecie, do jednej rodziny Pan Bóg daje błogosławieństwo. A 12 roków możemy się radować. I 12 lat możemy cieszyć się. Radować się z tego pożegnania, co Bóg dał. Cieszyć się z tego błogosławieństwa, które Pan Bóg dał. A wiem sobie przedstawić, jak ten Jairus każdy dzień się raduje. I potrafię sobie wyobrazić, jak ten Jair każdy dzień cieszy się swoim dzieckiem. Sleduje, jak to dziecko się wywija. I tak patrzy, jak dziecko rośnie. A jest to pożegnany czas. Jest to błogosławiony czas. A jeszcze jedną rzecz wam powiem. Jeszcze jedną rzecz powiem do was. Pan Jezus powiedział. Pan Jezus powiedział, że kto przyjmie jedno dziecię, że kto przyjmuje jedno dziecię w moim imieniu. W moim imieniu mnie przyjmuje. A ja sam sobie uświadomiłem. Ja uświadomiłem sobie, że ja jako 15-roczny som przyjął Pana Jezusa jako swojego osobnego zbawiciela. Wtedy kiedy miałem 15 lat, przyjąłem Pana Jezusa jako swojego osobistego zbawiciela. Ale jeszcze 6 razy som ho prijal. Jeszcze 6 razy przyjąłem go w swoich dzieciach. W swoich dzieciach. Ja som nie pre swoją radosť len prijal Pana, teda ja te dzieci. Nie dla swojego pocieszenia tylko przyjąłem te dzieci, ale ja som ich prijal tak ako Pana Jezusa. Ale przyjąłem ich tak jak Pana Jezusa. W imieniu Pana Jezusa. W imieniu Pana Jezusa. A oto jest to większe pożegnanie.
I oto większe błogosławieństwo. Kiedy nam Pan Bóg dawa dzieci do naszej Kiedy rodziny, Pan Bóg daje nam dzieci do naszej rodziny, to nie, len pre nasze pocieszenie. To nie tylko dla naszego pocieszenia. Nie zapomnijcie. Nie zapomnijcie o tym. Chociaż jakie masz krasne dzieci. Chociaż nawet jak piękne masz dzieci. Chociaż jakie są pożegnane. Jakie są błogosławione. Te dzieci nie są na twoją chwałę. Te dzieci nie są dla twojej chwały. To nie są len pre twoje pocieszenie. To nie są tylko dla twojego pocieszenia. Ale te dzieci mają żyć na Bożą Ale te sławę. Dzieci muszą żyć na Bożą chwałę. A na Jego radość. I na Jego radość. Amen. Amen. Alleluja. Tak czyńmy, a będziemy żyć. A róbmy tak i żyć będziemy. A będziemy się radować. Będziemy się radować. 12 roków radości. 12 Jairowej. 12 lat radości, szczęścia w rodzinie Jaira. Ale jest tu jedna druga. Ale istnieje też druga rodzina. Żona zistuje, że jest niemocna. Żona stwierdza, że jest chora. Każdy dzień. Każdego dnia zabraknie jej sił. Jest w toku swojej krwi. Jest, żyje w swojej krwi. A ta ubuda jej sił. I ubywa jej sił. A dawa się do kiedy jeszcze? I zadaje sobie pytanie, do kiedy? Kolko mam jeszcze czasu? Ile mam jeszcze czasu? Wszystko, co miała. Wszystko, co miała. Dała na lekarzy. Wydała na lekarzy. A lekarze jej nie mogli pomóc. A lekarze nie mogli pomóc jej. A ta to słaba żena. I ta słaba kobieta. Z której żywota 12 roków straca się żywot. Z której życia 12 lat jakby maleje, zmniejsza się to życie. Ona poczuje o Jezusie. Słyszy o Jezusowi. Lebo wszyscy go czekali. Ponieważ wszyscy czekają go. Jakoby go ona nie czekała. Jakby ona nie czekała go. Jakoby ona od niego nieco nie potrzebowała. Jakby ona nie potrzebowała coś o niego. Ta to słaba żena. Ta słaba kobieta. Ona miała tylko sił. Ona tyle miała sił. Wiecie, wtedy kiedy śledzisz Pana. Wtedy kiedy szukasz Pana. To jest taka moc Boża. Taka moc Boża jest. Że aj te największe przekaże. Że nawet te największe trudności. Aj te przekonasz. Te też zwalczysz. Ta słaba żena zadostała aż Panu Jezusowi. Ta słaba kobieta aż do Pana Jezusa podszedła. Przedstawcie sobie, że tlaczyli za zastąpi. Popatrzcie, na że Jezusa. Tłumy napierały na Pana Jezusa. A ta tużba dotknąć się Jezusa. Ale to pragnienie po dotknąć się Jezusa. To była tak wielka. Była taka ogromna. Tak mocna. Tak mocna. Że ona zadostała aż do Niego. Że ona aż do Niego podszedła. Ten kto wlada. Ten kto szuka. Znajdzie. Do klopę, kto puka, to mu będzie otworzony. Otworzą mu. Hľadajcie najpierw Królestwo. Szukajcie Boże. Najpierw Bożego Królestwa. A jego sprawiedliwości. I jego sprawiedliwości. A wszystko ostatnie wszystko inne dodane. Będzie wam dodane. Hľadajcie, a znajdziecie. Szukajcie, a znajdziecie. Klopcie, a otworzy się. Pukajcie, a otworzą wam. A ta to żena. I ta kobieta nie pozerała na swoją słabość. Nie patrzyła na swoją na swoje słabości. Ale wielka tużba w jej sercu. Ale to jej wielkie pragnienie w jej sercu. Przyjść do Pana Jezusa. A skąd dotknąć się jego ruch. Chociaż dotknąć jego szat. To jest moc. To jest moc. To jest moc Boża. To jest Boża moc. A skąd tylko, aby się jej dostał. Nawet tyle, żeby jej dostało się. Żeby mogła dotknąć się jego. A ona przyszła aż k niemu. Podchodzi do niego. Mnoho było niemocnych w Izraelu. Wiele chorych było wtedy w Izraelu. Mnoho byli tych, którzy mieli swoje potrzeby. Wiele było tych, którzy mieli swoje potrzeby. Ale wiecie, którzy dostali czy wiecie, odpowiedź od niego? Którzy otrzymali odpowiedź? Którzy przyszli aż do Jezusa. Ci, którzy podeszli zupełnie blisko Jezusa. Którzy się dostali do jego bliskości. Którzy przyszli do jego bliskości. Którzy przekonali wszystkie te ciężkości. Którzy wszystkie te trudności zwalczyli. A przyszli aż k niemu. I przyszli aż do niego. Ty potrzebujesz przyjść aż k niemu. Ty potrzebujesz przyjść do niego. Ty potrzebujesz się dotknąć. Ty potrzebujesz dotknąć się jego. Ty potrzebujesz, aby on się dotknął. Potrzebujesz, żeby on dotknął się ciebie. Aby mogła jego moc przejść do twojego życia. Żeby jego moc mogła spłynąć na twoje życie. A kiedy spotka twoja wiara z jego mocą. A kiedy spotka się twoja wiara z jego mocą. Spotka się twoja wiara z jego mocą. I jego łaska będzie nad tobą. W tym dotyku znajdziesz wszystko. To w tym dotyku znajdziesz wszystko co potrzebujesz. Wszystko co potrzebujesz. Wszystko, co potrzebujesz. Ver, Panie Jezusie.
uwierz Pana Jezusa Chrystusa całym swoim sercem. Nie zadosti salen z náboženstvom. Nie zadowol się tylko z religią. Nie zadosti salen z jakimiś zwyklostiami. Nie zadowol się tylko z jakimiś zwyczajami. Pojď aż do Jezusa. Przyjdź aż do Jezusa. Przez wszystkie te trudności. Przez wszystkie te przeszkody. Przez wszystkich tych, którzy napierają na Niego. O których si myśli, że oni mają co do czynienia z Nim. I którzy sobie myślą, że to oni mają coś z Nim do czynienia. Ty pojdź aż k Niemu. Ty podejdź do Niego. Zyskaj osobne obecenstwo. Ty zyskaj osobisty kontakt z Nim. Osobnie niech się to dotknie. Osobiście niech dotknie Ciebie. A Ty sam osobnie dotknij. I Ty dotknij się Go osobiście. I Twoja wiara samo dotknie. I Twoja wiara dotyka Go. I ona dotkła się Jego. W jednej rodzinie 12 roków bolesti. W jednej rodzinie 12 lat boleści. A w drugiej rodzinie 12 roków radości. A w kolejnej 12 lat radości. Ale przychodzi chwila. Ale przychodzi moment, kiedy jedni i drugi potrzebują Pana Jezusa. Kiedy jedna i druga rodzina potrzebuje Pana Jezusa. Można, że dziś si myślisz. Może dzisiaj myślisz. Wszystko tak dobrze daje. Wszystko tak dobrze udaje mi się. Wszystkie rzeczy mi tak dobrze. Wszystkie rzeczy tak dobrze idą. Ja tak nie potrzebuję. Nie potrzebuję tak za bardzo Pana Jezusa. Masz tak z wiary. Nie potrzebuję tak za bardzo żyć z wiary. Nie są tak dalej. Braciszanko, to udaje mi się wszystko. Funguje. Działa to wszystko w moim życiu. Ale przyjdzie czas. Ale przyjdzie moment. Kiedy tak samo Ty będziesz potrzebować Pana Jezusa. Dlatego szukaj Go już dzisiaj. I Ty też Go oczekuj. Ty też chciej spotkać się z Nim. Zanim Twoje oczy pokryją się łzami. Szukaj Go. Wołaj Go. I przybliżaj się do Niego. Ponieważ Ty też będziesz Go potrzebował. Teraz jeszcze pełny, młody a pełny siły. Teraz jeszcze jesteś młody i pełny siły. A wystarczysz si na wszystko sam. I wystarczysz na wszystko sam. A myślisz si, że radość. I myślisz, że życie to jest sama radość. Ale przyjdzie chwila. Ale przyjdzie moment. Kiedy Ty będziesz potrzebować Pana. Kiedy Ty tak samo będziesz potrzebował Pana Jezusa. A ten to Jairus. A ten Jair? On zowre Ty w swoim sercu. On taki w swoim sercu przygnębiony. Woła na Pana Jezusa. Woła Pana Jezusa. A mówi, Panie. I mówi, Panie. Moja córka zomiera. Moja córka umiera. Chodź. Chodź. A potem ci drugi mu mówią. A zatem ci drudzy mówią do niego. Nie unuwaj majstra. Nie zanudzaj mistrza. Już jest nieskoro. Już jest za późno. Twoja córka zomarła. Twoja córka umarła. Pan Jezus poczuje. I Pan Jezus słyszy. On widzi ten duchowny bój. Widział tę duchową walkę. Widzi, że ta to wiara tego człowieka. Widzi, że wiara tego człowieka napadnuta. Jest zaatakowana. Tymi to słowami. Przez te słowa tych ludzi. A Pan Jezus współczuje. I Pan Jezus współczuje. O, kolkokrat widzi mojego Pana, naszego Pana, Majstra, Jezusa Chrystusa. O, ile razy widzę naszego Pana, Mistrza, Jezusa Chrystusa. Kiedy współczuje. Z tymi, którzy cierpią. Panie, gdybyś ich chciał. Gdybyś Ty chciał. Możesz ma oczyścić. Możesz mnie oczyścić. A Jezus lutością wnuty. A Jezus przez... miłosierdziem pognuty. Jak to powiedzieć? Prowadzony. Powiedział chcę. Bądź czysty. Bądź oczyszczony. Zapłakał przy grobie Łazarza. I zapłakał przy grobu Łazarza. On współczuł z tą rodziną. Płakał nad Jerozolimą. Płakał nad Jerozolimą. O Jeruzalemie, o Jeruzalemie, Jeruzalemie. Gdybyś człowiek swojemu dobru. Przynajmniej dzisiaj poznał, co służy Twojemu dobru. Ale teraz jest to wszystko skryte. Teraz wszystko jest zakryte przed Twoimi oczyma. Pan Jezus współczuje Ci z Twoim zapasem. Pan Jezus współczuje z Twoją walką. On rozumie Twojemu boju. On rozumie Twojej walce. Rozumie tomu, kiedy przychodzą te wszelijakie głosy do Twojego życia. On rozumie, kiedy przychodzą te głosy do Twojego życia i chcą przełamać Twoją wiarę. A on mówi, nie bój się. Mówi, nie bój się. Lęber. Tylko wierz. On mu nie powiedział, że co się stanie.
Nie powiedział do niego, co wydarzy się. On powiedział, nie bój się. On powiedział, nie bój się. Będę. Tylko wiesz. A chcę wam tu powiedzieć. I chcę wam powiedzieć tutaj, że wielkim nieprzyjacielem wiary jest strach. Że strach jest wielkim nieprzyjacielem wiary. Nie masz nawet strach. Czy przypadkiem nie boisz się? Nie masz z tym problemu. Czy nie masz problemy ze strachem? Przyjdzie niejaki problem. Przyjdzie jakiś problem. A ty hnieć wzmocni się cię strach. I ty zaraz zaczniesz się bać. Zaczną się ci topić kolana, albo śniegu liakowi. Te kolana zaczną ci się topić jak bałwanowi. A tak czujesz, że nie masz siły. Czujesz, że nie masz siły już. Strach jest nieprzyjacielem wiary. Strach jest nieprzyjacielem wiary. Preto mówi Pan Jezus, nie bój się. Dlatego Pan Jezus mówi, nie bój się, Będę. Tylko wiesz. Prečo, keď Boh koná, dlaczego kiedy Pan Bóg działa, albo kiedy posyła swoich aniołów, albo kiedy wysyła swoich aniołów, aby posilnił Boży lud, żeby posilił Boży lud. Przyjmijcie się, kiedy przychodzą anioły. Zauważcie, kiedy przychodzą aniołowie. Pan Bóg mówi, nie bój się. Pan Bóg mówi, nie bój się. Najpierw mówi, nie bój się, Mario. Najpierw mówi do Marii, nie bój się, Mario. Nie bój się, Józef. Nie bój się, Józefie. Nie bój się, Danielu. Nie bój się, Danielu. Nie bój się, Zachariaszu. Nie bój się, Zachariaszu. Dlaczego? Dlaczego? To byli taki bojkowiaty ludzie. Czy oni to byli tacy... Jak to? Strachliwi? Nie. Nie. Że widzimy, że Daniel chodzi między lwów. Przecież widzimy, że Daniel rzucą go wśród do lwów. A nie rozsypali samu tam kości. I kości nie rozsypały mu się. A prece anioł kiedy przyjdzie? A przecież anioł kiedy przychodzi? Mówi, nie bój się. Rozmyślaliście nad tym prečo? Czy myśleliście już nad tym dlaczego? Lebo strach jest nieprzyjacielem wiary. Ponieważ strach jest nieprzyjacielem wiary. Wiecie, gdzie się objawił pierwszy strach? Czy wiecie, gdzie pojawił się pierwszy strach? No w raju. W raju. A strach przyszedł aż wtedy, kiedy człowiek zgrzeszył. I strach przyszedł aż wtedy, kiedy człowiek zgrzeszył. Nasledok grzechu jest strach. Rezultat grzechu to strach. Oni zgrzeszyli. Oni zgrzeszyli. A zaczęli się skrywać za stromami. I zaczęli ukrywać się za drzewami. Do wtedy nie wiedzieli, co jest strach. Dotychczas oni nie poznali strach. Ale kiedy zgrzeszyli. Tak ten grzech spowodował to, że mali strach. To ten grzech spowodował to, że bali się. Wiesz, co podłamuje twoją wiarę? Czy wiesz, co złamie twoją wiarę? Wiesz, co jest to, co zosłabuje twoją dwoweru Pana? Czy wiesz, co jest to, co osłabia twoją ufność do Pana? Strach. Strach. Strach z tego, że jak nie masz istotu odpuszczenia grzechów. Strach z tego, że nie masz pewności odpuszczenia grzechów. Strach z tego, że a teraz zomrę. Strach z tego, że kiedy teraz umrę. Czy ozaj ma Pan przyjmie tam? Czy naprawdę Pan przyjmie mnie tam? Ale my wiemy. Ale wiemy. Że mamy miłość Bożą. Że mamy Bożą łaskę. Że mamy Jego odpuszczenie. Że mamy Jego wybaczenie. Że my wszyscy zmy zgrzeszyli. Że wszyscy wprawdzie zgrzeszyliśmy. Ale był niekto, kto za nas wszystkich zomrał. Ale był ktoś, kto umarł za nas wszystkich. A tak powiedział Pan Jezus. I tak powiedział Pan Jezus. Tak jak Mojżesz powiesił hada. Tak jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni. Tak musi być wywyższony syn tak człowieka. Musi być wywyższony syn człowieka. Aby kto wiarą pozrze na niego. Żeby ten, kto wiarą spojrzy na niego. Był zachraniony. Był zbawiony. Teraz za wszystkich Pan Jezus umarł. A więc za wszystkich Pan Jezus umarł. Każdy grzech był wyrieszony. Każdy grzech był zapłacony na Golgocie. Wierzysz tomu? Czy wierzysz w to? A kto mu uwierzysz? Jeżeli uwierzysz w to, straci się strach. To strach zniknie. A wtedy, kiedy
ty pochybujesz. Wtedy, kiedy ty wątpisz. Tak jest tam strach, tak się uplatniuje w twoim życiu strach. To jest tam strach, ten strach wyłazi. Ale wiecie jeszcze, co może być przyczyną? Ale czy wiecie, co jeszcze może być powodem w życiu wierzących ludzi? W życiu wierzących, że nie potrafią pozbyć się tego strachu? Niewyznane grzechy. Niewyznane grzechy. Lebo Pan odpuszcza grzechy. Ponieważ Pan odpuszcza grzechy. Ale nie te, które się skryjemy. Ale nie te, które ukryjemy. Nie, które nie wyznamy. Nie te, które nie wyznamy. Nie, które si myślimy, że to si niecham, to nigdy nikomu nie powie. Nie te, które pomyślimy, że te zostawię dla siebie, nigdy nikomu nie powie o nich. Niewyznane grzechy w żywocie wierzącego człowieka spowodują w jego żywocie strach. Niewyznane grzechy w życiu człowieka wierzącego powodują strach w jego życiu. A wiecie, tak Pan Bóg chce, aby z naszego żywota wisiał strach. Dlaczego Pan Bóg chce, żeby nie było strachu w naszym życiu? Dlaczego mówi, nie bój się Zachariasz? Dlaczego mówi, nie bój się Zachariaszu? Nie bój się Mario. Nie bój się Mario. Nie bój się Danielu. Nie bój się Danielu. Czy wiecie dlaczego? Chce nam dać na znajomość. On chce, żebyśmy wiedzieli, że on jest ten, który odpuszcza. Że on jest ten, który wybacza nasze grzechy. A my wierą to możemy przyjąć. I my przez wiarę możemy to przyjąć. Tak, jako ten naród izraelski wierą zapodrzał tak, na puszczy, na medzianę łada. Tak jak ten naród izraelski w wierze popatrzył na pustyni, na węża z miedzi. A byli uzdrowieni. I byli uzdrowieni. Tak, my wierą tak możemy przyjąć jego odpuszczenie. My w wierze możemy przyjąć jego odpuszczenie. A my wierą możemy uwierzyć to, że aj za moje grzechy Pan Jezus umarł. I my w wierze możemy uwierzyć w to, że i za moje grzechy Pan Bóg umarł. A za moje wszystkie grzechy. I za wszystkie moje grzechy. On zapłacił. On zapłacił. A preto wyznaj swoje grzechy. Dlatego wyznaj swoje grzechy. A tam mówi w epistole Janowej, pierwszej epistole, i tam w pierwszym liście Jana, pierwszy rozdział, 8-9 werset mówi, jeżeli powiemy, że nie ma w nas grzechu, sami sobie okłamamy, to oszukujemy samych siebie. A nie mamy prawdy. I prawdy w nas nie ma. Ale kiedy wyznawamy, kiedy wyznajemy swój grzech, on jest wierny a sprawiedliwy. Wierny i sprawiedliwy, aby nam odpuścił grzechy, żeby nam odpuścił grzechy, oczyścił nas od i oczyścił nas od każdej nieprawości. Nie bój. Dlatego nie bój się. Kiedy si wyznał swoje grzechy, kiedy wyznałeś swoje grzechy, kiedy si opuścił grzech, kiedy opuściłeś ten grzech, on jest wierny, a on jest wierny i sprawiedliwy. Że są odpuszczone twoje. Że te grzechy będą odpuszczone. A prezesa nie bój. Dlatego nie bój się. Prečo sa nie bać? Dlaczego mamy się nie bać? Wiecie, wszystkie okultne siły. Wiecie, wszystkie moce okultystyczne. Wszystkie fungują na tej bazie bój się. Wszystkie działają na zasadzie bój się. Weszczestwo funguje. Wróżbiarstwo działa na tej zasadzie. Czarodziejstwo. Czary działają na tej zasadzie. Wszystkie okultne mocy ciemna, wszystkie fungują na bazie strachu. Wszystkie okultystyczne mocy ciemności działają na zasadzie strachu. Żadna siła okultystyczna nie ma mocy. Żadna siła okultystyczna nie ma mocy. Tam, gdzie nie funguje strach. Gdzie strachu nie ma. Len tam, gdzie jest strach. Tylko tam, gdzie jest ten strach. Tak fungują te mocy. Działają te mocy ciemności. Ja są poczuł mnogich ludzi, którzy naszli wróżbitów. Słyszałem wiele ludzi, którzy odwiedzili wróżbitów. A weszcy mówili to. I wróżbici mówili to i to. A potem, ale wiesz, przyjdzie nieszczęście do twojej. A mówią, wiesz, ale przyjdzie nieszczęście w twoją rodzinę. A człowiek się zacznie bać. Człowiek zacznie się bać. A potem? Tym się człowiek otworzy przez ten strach, to tym mocą ciemności. W ten sposób otworzy się człowiek przez ten strach mocą ciemności. A ten to strach aktywizuje negatywną wiarę. I ten strach aktywizuje wiarę negatywną. A ta negatywna wiara da do pohybu rzeczy. A ta wiara negatywna ruszy rzeczy. A potem tak wypada, że czarodziejnikom się daje.
Potem tak wygląda, że czarownikom udaje się. No krasadari potem weź co ma, tym to wszelijakim. Wiele razy wróżbitom tak samo udaje się i innym okultystycznym mocom. A preto ja wam mówię. Dlatego ja mówię wam, że Boży princip, że Boża zasada, tam gdzie Bóg pracuje, tam gdzie Pan Bóg działa, tam nas zbawuje strachu. Tam pozbawia nas strachu. On nie chce, abyśmy się bali. Nie chce, żebyśmy się bali. Nie bój się. Nie bój się. Nie bój się, Jajre. Nie bój się, Jajrze. Tylko wiesz. Lebo to nie są cudzie mocy. Ponieważ to nie są te obce moce. Ale to jest Boża moc. Ale to jest Boża moc. Dokonała łaska wyhania strach. Doskonała miłość wypędza strach. A ta dokonała łaska jest Bóg. A ta doskonała miłość to Bóg. Jest Bogu. I ten, kto jest w Bogu, ten miluje. Ten kocha. A ten, kto miluje. I ten, kto kocha, tak nie ma strach. Nie boi się. Wierzycie, że to tak? Czy wierzycie w to, że jest to tak? Nie wiem, czy są to tu u was mówili. Nie wiem, czy nauczałem was już na ten temat. Nie, to mu tak bardzo dawno. Niedawno temu. Można, że 2 roky. Może 2 lata wstecz. Niekto dzwoni u nas. Ktoś dzwoni w nasze drzwi. A otworzyłem drzwi. Otwieram drzwi. A mówi, mógłby som iść dalej. I pyta, czy mógłbym wejść. Ale nie poczekał odpowiedzi, już ma tlaczył. Ale nie zaczekał na odpowiedź, tylko już po prostu wypchał mnie do środka. Cały był w czarnej koży. Cały był w czarnej skórze ubrany. A kiedy przyszedł do chodby. A kiedy przyszedł do korytarza. Wyciągnął pistolet. Wyciągnął pistolet. A mówi, Aleksandrze, mówi, boisz się? Aleksandrze, czy boisz się mnie? A ja mu mówię, nie boję się. Ja mówię, nie boję się ciebie. A przecież sama nie boisz? Dlaczego ty mnie się nie boisz? Aż skrzypał zubami. I tak aż z zębami zgrzytał. Ale ty wiesz, że sama wszyscy boją. Wiesz, że wszyscy mnie się boją. A ja mu w pokoju mówię, wiesz, preto se ten nie boję. I mówiłem do niego w pokoju, wiesz, dlatego nie boję się ciebie. Bo w moim sercu jest łaska Boża. Ponieważ w moim sercu mieszka Boża miłość. A mam cię rad. I lubię cię. Prawda, że ja nie boję. Dlatego nie boję się. A on mówi. A on mówi? No weź preto. No, dlatego. Preto som aj prišiel za tebą. Dlatego przyszedłem też za tobą. Tak si zapichol za opasek. I schował ten pistolet za opasek. A mówi, wiesz. I mówi, wiesz. Wszyscy ludzie. Si prają moją śmierć. Wszyscy ludzie chcą, żebym umarł. Był to mafia. I był to mafiozo. A mówi, wiesz, teraz przyszła moja godzina. Mówi, wiesz, teraz przyszła moja godzina. O niekolko godzin już będę martwy. Za kilka godzin już nie będę żył. A nie mam za z kim ani rozłączyć. I nie mam pożegnać się z kim. A tak sam si myślał. I myślałem, że komu jeszcze mogła być nieco stać moja dusza? Że dla kogo jeszcze moja dusza mogłaby mieć jakąkolwiek wartość? Tak może, że si to ty, Aleksandrze. Może jesteś to ty, Aleksandrze. A tak są zaprysiela z tobą. I przyszedłem przynajmniej z tobą pożegnać się. A dziwam się na niego. Patrzę na niego. A prečo? A pytam dlaczego. A on mówi, idę na jedno spotkanie z mafią. On mówi, idę na jedno spotkanie z mafią. A tam im powiem, że kończę z nimi współpracę. A tam powiem im, że kończę z nimi współpracować. A ja wiem, co to znaczy. Wiem, co to znaczy dla mnie. Kto pierwszy wyciągnie pistolet, kto pierwszy wyciągnie pistolet, ten przeżyje. A ja sam pozrzał na niego. Ja popatrzyłem na niego. A mówi. I mówię. To, co ci mówię teraz. To, co teraz do ciebie mówię. W imieniu Pana Jezusa Chrystusa. W imieniu Pana Jezusa ci mówię. Chodź tam, gdzie masz iść. Idź tam, dokąd masz iść. Powiedz to, co masz powiedzieć. Powiedz to, co masz powiedzieć. Ale pistolet nie wyciągaj. Ale pistolet nie wyciągaj. Kiedy si to powiedział? Kiedy to powiedziałeś? Otocz się przed nimi. Odwróć się. A odpochoduj. I idź w swoją stronę. A on mówi. A potem do mnie nabachaj. On mówi, no a potem zastrzelą mnie. Nie. Wiem, nie. Ja ci w imieniu Pana, ja w imieniu Pana Jezusa ogłaszam ci, że strzelaca nie będzie. Że nie będzie żadna strzelanina.
padł mi do krku a płakał. I on objął mnie i płakał. Ako to możesz? On mówi, jak to możesz wiedzieć, Aleksandrze? Mówię, ja to nie w swoim imieniu ci mówię. Ja nie w swoim imieniu mówię ci to. Ja ci to mówię w imieniu Pana. Ja głaszam ci to w imieniu Pana Jezusa. Jeszcze chwilę płakał. Jeszcze przez chwilę płakał. A zaszkripał zubami. I potem zazgrzytał zębami. Chwycił mnie za plecy. Chwycił mnie za ramię. Odsocił ma. I odepchnął mnie. A mówi, i mówi. Tak sprawię. A więc tak zrobię. A ciężkim krokom zaczął odchodzić. I takimi ciężkimi krokami opuszczał nasz dom. A jeszcze są stigło za nim powiedzieć. Jeszcze zdążyłem za nim powiedzieć. Ale potem zawracam. A potem powróć tutaj. A wznamy chwałę Bogu. I damy Panu chwałę. Kiwo, a idź się dalej. On skinął głową i poszedł. Moja mężelka mi mówi, tacienko, je trzeba i zrobić nakup. Moja żona mówi do mnie, kochany, trzeba zrobić zakupy. A tak co myślał do obchodu. A więc poszedłem do sklepu. A o jaką godzinę zawracam do domu z paszkami. I za jakąś godzinę powracam do domu z torbami. Pan Bóg ma taką zwłaszczą matematykę. I Pan Bóg ma taką ciekawą matematykę. Presnie przed wchodą naszych drzwi są ze stretą znowu. Znowu przed wejściem do naszych drzwi spotkałem go. On mi mówi, Aleksandrze. Mówi, Aleksandrze. Jak si to ty mogłeś? Jak mogłeś to wiedzieć? Wiesz, to sam nikomu nie dali. Wiesz, nie udaje się może to nikomu. Z 20 jak jeden. Może z 20, jeżeli jeden. Które on tak to pusty. Jest taki, którego oni wypuszczą. A ja są presnie napełniał to, co si mi. Ja dokładnie spełniałem to, co ty mi powiedziałeś. Odpochodował są przed nimi. I po prostu wyszedłem od nich. A nie padł wystrzał, ja są tu. Nikt nie strzelał, jestem tutaj. Przyszedł są, aby są dał Bogu wdzięk. Przyszedłem, żeby oddać Bogu chwałę. Wiecie, strach. Wiecie, strach. Otwiera człowieku wielkie oczy. Otwiera człowiekowi wielkie oczy. Człowiek, który ma strach. Człowiek, który boi się. Widzi aj to, co inni nie widzą. Widzi to, co inni nie widzą. Zaczną się im zjawować ludziom, którzy mają strach, okultne wszelijakie postawy. Ludziom, którzy boją się, mają strach, zaczynają im się objawiać różne okultystyczne postacie. Ale kiedy Bóg pracuje. Ale kiedy Pan Bóg działa. Pan Bóg nie chce strachu. Pan Bóg nie za pomocą strachu działa. Boży pryncyp jest łaska. Boży zasada jest miłość. Teda Bóg pracuje z jego łaską. A więc Pan Bóg pracuje dzięki jego łasce. Bo tak Bóg miłował świat. Bo tak Bóg ukochał świat. Że swojego jedynego syna dał. Aby kto wierzy w żeby każdy, kto uwierzy w niego, nie zginął. Ale miał wieczne życie. Ale miał życie wieczne. Jajre! Jajre! Nie bój się, ale wierz! Nie bój się, tylko wierz! A idzie do jego domu. I wchodzi do jego domu. Pan Jezus nie powiedział, wiesz, Jajre. I tak daleko bywasz. Pan Jezus powiedział, wiesz, Jajrze, tak daleko mieszkasz. Nie za tolko, nie chcę chodzić. Nie chce mi się tyle iść piechotą. Jeszcze gdybyś tu miał jakiego somarika, BMW. Gdybyś tu miał jakiegoś osiołka, czytaj BMW. Tak jeszcze A. To może tak. O, też. Ale piechotą. Taką cestę. Taką drogę. Pan Jezus inwestuje do Jajra. Pan Jezus zainwestował w Jajrze. Nie było to pre niego marnie na inwestycje. Nie była to dla niego inwestycja zmarnowana. On robił si namahu pre Jajra. On po prostu trudził się dla Jajra. On si robił cestu. On drogę poszedł z Jajrem. On teraz premaga te przekażki, które są tam w cestie. I teraz wszystkie te trudności, które są po drodze. Lebo stoją tam ludzie, mówi, na co już idziecie, już jest koniec, on, już jest nieskoro. On pokonuje, bo stoją tam ludzie, którzy mówią, po co już przychodzicie, już jest za późno. Przecież ona już zomrała. Przecież ona już umarła. A Pan Jezus mówi, nie zomrała. Pan Jezus mówi, nie umarła, tylko śpi. A wiecie, tu to najcięższe. I wiecie, to najtrudniejsze. Kiedy diabol zacznie śmiać. To kiedy szatan zaczyna się śmiać. Kiedy wysmieje do oczu. Kiedy szatan zaśmieje ci się do oczu. A powie ty. I powie ty. Ty chcesz mieć coś z Panem Jezusem? Ty chcesz mieć coś z Panem Jezusem? Ha, ha, ha.
ha, ha, ha. A śmieje się. Śmieje się. A Pan Jezus, On wie, że nie wątpię. Pan Jezus tych wszystkich, którzy wątpią, wygania precz. Tych, którzy się śmieją, wygania precz. To mówi, idźcie stąd. Wszystko, co stoi w wierze wszystkie. Wszystko, co stoi na twojej drodze wiary. Wszystko precz. Wszystko precz. Chodźcie tylko wy. Chodź, Jairze. Ty, który wierzyłeś do końca. Ty, który nie zwątpiłeś. Ty wierzysz w moje słowo. Chodź do środka i zobaczysz Bożą chwałę. Bóg tylko tym da zobaczyć swoją chwałę. Którzy nie słuchają tego śmiechu. Śmiechu tego złego. Którzy nie poddają się tym ciśnieniom. Które chcą złamać twoją wiarę. Ten zobaczy Bożą chwałę. Który do końca wytrwa. I w wierze wytrwa. Bądź wierny aż do śmierci. I dam ci koronę życia, mówi Pan. Jairze. Twoja córka żyje. Twoja córka żyje. Daj jej jeść. Daj jej jeść. Pozdwihol. On podniósł ją. A córka była przygotowana jeść. Córka była przygotowana, żeby jeść. Aby wstała ze swojej postaci. Żeby wstała ze swojego łóżka. Bóg ci nie zdziwi. Pan Bóg tak samo dzisiaj czyni cuda. Wielkie dziwi. Wielkie cuda On czyni. A nie tak, jakoby sobie to ja prawie. Nie tak, jak ja bym sobie tego życzył. No, co ma jasno, tak, tak. Pierwszy raz tak samo, ja jestem taki zdziwiony. Wolają mi telefon. Dzwonią do mnie przez telefon, rozmawiają. Bracie Szanko, wtedy, a wtedy Pan Bóg taki... Bracie Szanko, wtedy, wtedy Pan Bóg przez ciebie taki cud uczynił. A ja są... Ja sam nie taki wielki, dziwnie czekam. Ja nawet nie oczekiwałem takiego cudu. Ale widzimy sławę Bożą. Ale widzę Bożą chwałę. Bo Bóg wie nad nasze oczekiwanie czyni. Pan Bóg wypełnia wszystko ponad nasze oczekiwania. Ty kiedy mu wyjdziesz w usta, ty wiero. Ty kiedy wyjdziesz mu naprzeciw w wierze. On urobi nowe kroki w ciebie. On przyjdzie, wiele kroków zrobi do ciebie. Ale bądź do końca wierny. Ale zostań wierny do końca. Ten wysmiech. Nie słuchaj tego śmiechu. Ale musisz to dać z cesty. Ale musisz usunąć to. Ty nie smiesz poczuwać śmiech tego złego. Nie możesz słuchać śmiech tego złego. Nie smiesz dbać na to, że za ci twoi przyjaciele wyśmiewają. Nie możesz zwracać uwagi na to, że twoi przyjaciele wyśmieją cię. A ty Jezus, żyjemy w 20. prawą stronę. A dzisiaj już mieszkamy w 21. wieku. A śmieją się ci, że ty jeszcze stale wierzysz. Śmieją cię, że ty jeszcze ciągle wierzysz Pana Jezusa. Nie bój się. Nie bój się, tylko wierz. A Pan Jezus zabierze ci do swoich rąk. I Pan Jezus weźmie twoją rękę do swojej. On sa dotknie. On dotknie. On sa dotknie twojego dziecięcia. On dotknie twojego dziecięcia. On sa dotknie twojego problemu. On dotknie twojego problemu. On sa dotknie aj tego najcięższego problemu. On dotknie tak samo tego najtrudniejszego problemu. Którego sa ludzie nie smu dotknąć. Którego ludzie nie mogą dotykać się. Nie bój się. Nie bój się. To znamiona nie maj społeczne nic. To znaczy nie miej nic wspólnego z mocami nie ciemności. Ciemna, nie otwieraj się na te mocy ciemności. Nie bój się. Nie bój się. Tylko wierz. Wiera jest poczucie. Wiara jest ze słuchania. Z poczucia Bożego słowa. Ze słuchania słowa Bożego. Poczuwaj Boże słowo. Słuchaj słowo Boże. Nakląć swoje. Swoje ucho nadstaw. A kiedy Pan mówi, a kiedy Pan Jezus mówi, tak ty posłuchaj. Słuchaj Go. Ten wierzy. Ten wierzy. To nie len ten, kto poczuł. Nie tylko ten, który słucha. Ale kto zacznie to do swojego żywota prenaszać. Ale ten, który zaczyna wnosić to słowo do swojego życia. Widzicie, aj w jednej rodzinie. Widzicie, w jednej rodzinie. Gdzie było 12 roków radości. Gdzie 12 lat cieszyli się. A w drugiej rodzinie, gdzie było 12 roków i bolesti. I drugą rodzinę, gdzie 12 lat boleści przeżywali, ból. Wszędzie potrzebują Pana. Wszędzie potrzebują Pana Jezusa. A ty si myślisz, że jeszcze dnie są niepotrzebne. Jeżeli myślisz, że dzisiaj nie potrzebujesz Go. Przyjdzie czas. Przyjdzie ten moment. Kiedy przyjdziesz na to. Kiedy wpadniesz na to. Że tylko On. Ci może ci pomóc.
Ale tak mówi Duch Święty. Ale tak mówi Duch Święty. Dnes, kebyście poczuli dzisiaj, gdybyście słyszeli nie Jego głos, swoje nie zatwardzajcie swoich serc. Pod Jezusa. Przyjdź do Jezusa. Aż k Niemu. Aż do Niego. Aż się Go dotknij. Dotknij Go. A wyjdzie z Niego moc. A z Niego wyjdzie moc. A napełni Twoje potrzeby. I wypełni Twoje potrzeby. On poznał, że wyszła z Niego. On stwierdził, że moc z Niego wyszła. A ty uczennicy mu mówią, Panie. Uczniowie mówią do Niego, Panie. Jak możesz powiedzieć, kto sam ma to dotknął? Jak możesz zapytać, kto mnie dotknął? Jak zacisknął na... Przecież tłumy tłoczą, naciskają na Ciebie. A ty mówisz, kto sam ma to dotknął? A ty pytasz, kto się mnie dotknął? A co powiedział Pan Jezus? Co Pan Jezus powiedział? Lebo? Ponieważ? Wyszła? Ze mnie? Moc. Aleluja. Kiedy cały niekto wiarą dotknie. Jeżeli ktoś wiarą dotknie go, on wie o tym. On wie o tym. On to pozna. On zna to. Nawet w całym tym to zastupie. Nawet w całym tym tłumie, który jest tu dnes wieczorem, który dzisiaj wieczorem tutaj on jest. Widzi, kto za wiarą dotyka. To wiarą dotyka go. On jest mocny, i on jest mocny, żeby odpowiedzieć. Aleluja. Dnes, dzisiaj, gdybyś słyszał jego głos, nie zatwardzaj swoje serce. Ale powiedz Panie. Wierzę. Pomóż moje niedowiarstwu. Pomóż mojemu niedowiarstwu. Ale ja ci wierzę. Ale wierzę Ciebie. A On Ci pomoże. I On pomoże Ci. A pożegna Cię. I pobłogosławi Cię. Amen. Amen. Będziemy samotni. Będziemy modlić się teraz. Drogi Panie Jezu. Drogi Panie Jezu. Tak Ci dziękujemy za ten to wieczór. Dziękujemy Ci za ten wieczór. Dziękujemy Ci, że to może być wieczór z tych wieczorów. Dziękujemy, że może to być wieczór pośród innych. Kiedy możemy mówić o rodzinach. Kiedy możemy rozmawiać o rodzinach. O tych problemach. O tych problemach. O tych zapasach. O tych walkach. A dziękujemy Ci, że wszyscy Cię potrzebują. Dziękujemy, że wszyscy potrzebujemy Ciebie. Każda rodzina Cię potrzebuje. Każda rodzina potrzebuje Ciebie. Czy jest to rodzina młoda. Czy to jest rodzina młoda. Albo jest to stara. Albo starsza. Czy jest to człowiek osobnie. Czy to jest człowiek osobiście. Albo są to całe skupiny ludzi. Albo całe grupy ludzi. My potrzebujemy Ciebie. Potrzebujemy Ciebie, Panie Jezu. Odpuść nam naszą pychę. Odpuść nam naszą pychę. Kiedy myśleliśmy, że nam sadari, że udaje nam się. Że nic nam nie może stać. Że nic nie może nam się przecież wydarzyć. Wszyscy Cię potrzebujemy. Wszyscy potrzebujemy Ciebie, Panie. Potrzebujemy Twoją ochronę. Potrzebujemy Twoją ochronę. Potrzebujemy Twoje pożegnanie. Potrzebujemy Twoje błogosławieństwo. Potrzebujemy tu Twoją moc. Potrzebujemy tę Twoją moc, która napełni każdą naszą spełnia każdą naszą potrzebę. Ja chcę dzisiaj spytać. Teraz kiedy Twoje głowy, tu głowa jest pochylona. Jest tu niekto. Czy jest tutaj ktoś? Czy jest to młody albo starszy? Czy młody albo starszy? Dziecko albo dorosły. Dziecko albo dorosły. To poczujesz głos Pana Jezusa. Który słyszy głos Pana Jezusa. A chcesz powiedzieć, Panie. I chcesz powiedzieć mu, Panie. Ja tu są. Tutaj jestem. Twój służobnik czuje. Twój sługa słucha. Chcę Cię naśladować. Chcę naśladować Cię. Chcę odpowiadać na Twoje wołanie. Chcę odpowiedzieć na Twoje wołanie. Dnes, kiedy Ty wołasz. Dzisiaj, kiedy Ty wołasz. Chcę Ci być posłuszny. Chcę być Ci posłuszny. Aby raz, kiedy ja będę wołać. Żeby raz, kiedy ja będę wołał. Abyś Ty poczuł. Żebyś Ty słyszał. Jest tu niekto. Czy jest ktoś? Kto chce dać swoje serce Panu? Kto chce oddać swoje serce Panu Jezusowi? Zodwignij swoje. Podnieś swoją rękę. Niech Cię pożegna. Niech Cię Pan błogosławi. Alleluja. Jest tu jeszcze nie. Czy jest jeszcze ktoś? Tu jest Pan Jezus. Tutaj jest Pan Jezus. Niechaj Ciebie Pan pożegna. Pan. Niech Ciebie też tam Pan pobłogosławi. Jest tu jeszcze nie. Czy jest jeszcze ktoś? Nie nudzi. Ja nie naciskam. Ja są moja głos, który wola. Jestem tylko głosem, który wzywa. Na miejscu Chrystusa Cię wola. Na miejscu Chrystusa wzywam. Zmier się z Bogiem. Pojednaj się z Bogiem. Pójdź k Niemu. Przyjdź do Niego. Rozdaj swoje serce. Oddaj swoje serce. Dnes. Dzisiaj. Dnes, kiedy poczujesz Jego głos. Dzisiaj, kiedy słyszysz Jego głos. Jest tu jeszcze nikto. Czy jest jeszcze ktoś tutaj? Dziękuję Ci, Panie Jezu. Dzięki, Panie Jezu.
Za Twój dotyk. Za Twój dotyk. Za Twoją prítomność. Za Twoją obecność. Dziękuję za tyto zdvihnuté. Dzięki za te podniesione ręce. Dziękuję za Twój dotyk. Dzięki za Twój dotyk. Dotknij się tych serc. Dotykaj tych serc, Panie. Uzdrawi. Uzdrawiaj ich. Napełnij ich potrzeby. Wypełnij ich potrzeby. Napełnij ich Świętym Duchem. Wypełnij Duchem Świętym. A daruj tę miłość. I daj tę łaskę. Aby cię mogli posłuchać. Żeby mogli słuchać Ciebie. Żyć na Twoją cześć. Żyć na Twoją cześć. Na Twoją chwałę. Amen. Amen.